imienia Cypriana Kamila Norwida w 2014 roku w 5 kategoriach. Zostali oni wyłonieni podczas obrad 5 kapituł, które pracowały pod kierunkiem przewodniczących. Pana Krzysztofa Masłonia, kapituła literacka, pana Stanisława Wieczorka, kapituła plastyczna, pani Małgorzaty Komorowskiej, kapituła muzyczna i kapituła dzieło życia oraz pana Lecha Śliwonika, kapituła teatralna. Pod koniec czerwca na konferencji prasowej w Mazowieckim Instytucie Kultury ogłoszono nazwiska nominowanych do nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida za dzieła lub kreacje powstałe na Mazowszu w 2013 roku w 4 dziedzinach sztuki. Ogłoszono także nazwisko laureata Nagrody Dzieło Życia. W tym roku jest to wielki, charyzmatyczny dyrygent i kompozytor pan Jerzy Maksymiuk. Nominowani do nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida tradycyjnie otrzymują pamiątkowy medal zaprojektowany przez artystę rzeźbiarza Piotra Gawrona. 5 laureatów nagrody zostanie uhonorowanych statuetką autorstwa artysty rzeźbiarza Eugeniusza Kozaka. A zatem rozpoczynamy ceremonię wręczania nagród. Nominacje do nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida w dziedzinie teatru w 2014 roku otrzymali. Aktorka teatralna i filmowa Stanisława Celińska za rolę Jacqueline Bonbon w kabarecie warszawskim Nowym Teatrze w Warszawie oraz płytę Nowa Warszawa. Aktor teatralny i filmowy reżyser Jarosław Gajewski za rolę Papkina w spektaklu Zemsta w Teatrze Polskim imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie oraz reżyser, aktor, twórca inscenizacji operowych Ryszard Peryt za scenariusz i reżyserię spektaklu Odprawa posłów greckich także w Teatrze Polskim w Warszawie. Zapraszam na scenę pana Lecha Śliwonika, przewodniczącego kapituły teatralnej i proszę o odczytanie oraz uzasadnienie werdyktu. Dodam jeszcze, że członkami kapituły teatralnej są pani Dorota Buchwald oraz panowie Tomasz Grochoczyński, Jacek Kopciński, Wojciech Majcherek, Tomasz Miłkowski, Benedykt Pszczółkowski i Jacek Waka. Będę mówił z głowy. Proszę państwa, mieliśmy bardzo piękny rok. Myślę w tej chwili o kapitule. 3 nominacje i każde z nominowanych dzieł mogłoby być laureatem Nagrody Norwida. Ci z państwa, którzy tu bywają, wiedzą, że ja nie pomijam żadnego nominowanego i mówię o wszystkich i tego się trzymał dalej. To znaczy, po pierwsze pani Stanisława Celińska. Rola Jacqueline Bonbon nie jest wielką rolą. Krytycy mówią, że to rola drugoplanowa albo rola epizodyczna. To jest podstarzała, przepraszam, Gersa, która w sposób taki niezwykle charakterystyczny pojawia się na scenie. Pióra, ceciny, ostry makijaż. No życie, widać, że życie wpłynęło już na jej i sposób poruszania i sylwetkę i cóż tu można zagrać w takiej roli. Ale właśnie, to jest dane największe, że rola jest pozornie niewielka, a wychodzi się ze spektaklu z pamięcią o tej roli. Oczywiście spektakl jest wspaniały i o innych, ale że właśnie tutaj jakby się skumulowało całe doświadczenie, cały dorobek aktorski. Można by tu należałoby użyć słowa osobowość aktora, niezwykła osobowość artystyczna. Ale też zauważyliście państwo, że uwzględniliśmy płytę Nowa Warszawa. Jest popularna od pewnego czasu, bardzo dobrze, piosenka aktorska. Zapytany kiedyś Wojciech Mynalski, co to jest piosenka aktorska, powiedział, ja bym to rozumiał tak, że aktor umie śpiewać piosenkę. I tak jak oglądamy czasami, to rzeczywiście aktorzy umieją śpiewać piosenki. Ale są tacy, którzy wejdą i z piosenki zrobią
cały dramat, czy małą komedię, czy no coś, takie zdarzenie, które człowieka zatrzymuje, wzrusza. Widać, że to jest naprawdę aktor, a nie ten, który jeszcze raz wyszedł i zaśpiewał. To są te nasze przeżycia, nasze opinie, kapituły, gdy idzie o panią Stanisławę Cylińską. Jarosław Gajewski zagrał Papcina w Teatrze Polskim w Zemście i jeden z krytyków napisał, że Gajewski ukradł sztukę innym wybitnym aktorom. Tam rzeczywiście obsada jest silna bardzo, a ci, którzy czytali recenzję, zauważyli, że o Gajewskim się pisało, o Jarosławie Gajewskim pisało się najwięcej. Inny z krytyków powiedział, że uświadomił mu, pozwolił mu zobaczyć komediowy dramat przegranego inteligenta. Myślę, że to było najbardziej trafne spostrzeżenie, bo na ogół Papcin ma być śmieszny, głupi, bufon, tchórz i no wszystko to, co i wtedy łatwo zagrać taką postać. Ale żeby to był Papcin, który niesie w sobie swój los, swoje przegrane życie i ma świadomość tego. Oczywiście nie można go pozbawić ani tej śmieszności, ani tej tchórzliwości, bo to nie byłby Papcin. Ale zrobić z niego właśnie człowieka z pełnym doświadczeniem, z głębią. To jest wielki, wielki sukces aktorski. No i wreszcie Ryszard Perry. Scenariusz i reżyseria to może zdziwić, bo Odprawa posłów greckich jak gdyby została napisana już wcześniej. No jest takie modne obyczaj przepisywanie, że się bierze stary tekst, teraz młodzi reżyserzy to robią, i przepisuje na dzisiejszy język. No wyobraźmy sobie, że Ryszard Perry był oszalał i Kochanowskiego przepisał na współczesny język. Otóż ten scenariusz to dlatego, że Ryszard Perry uzupełnił trochę, dopełnił Odprawę posłów greckich, mianowicie o inne teksty i tłumaczenia Jana Kochanowskiego, przede wszystkim Monomachię. I stworzył spektakl wspaniały. Kilku aktorów i muzyka. Wodka Pawlika, który siedzi na scenie, jest to zupełnie współczesne widowisko, w którym mówi się o rzeczach no, tych dawnych, tych antycznych. I oto dostajemy taki spektakl, którym zostaje przerzucony pomost pomiędzy antykiem poprzez polski renesans aż do dzisiaj. To jest zasługa i aktorów, i zasługa muzyka, ale zasługa przede wszystkim Ryszarda Perryta. Przypomina się tutaj taki słynny, dawno nieistniejący teatr absurdyczny. Oszczędna bardzo scenografia, w zasadzie prawie jej nie ma. Słowo wydobyte, najważniejsze, wypieszczone i powiedziane w taki sposób, że banał pod tytułem Kochanowski jest poetą współczesnym, uzyskuje taki olśniewający blask, olśniewającą prawdę. Mając tak trudny wybór, głosowaliśmy, wspieraliśmy się. Laureatem nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida za rok 2013 jest pani Stanisława Cylińska. Panią Stanisławę Cylińską prosimy o zabranie głosu. Ciężko mi będzie zabrać głos, bo się naprawdę wzruszyłam.
Może dlatego, że to na moim ukochanym Mazowszu. Bardzo dziękuję, że tak się stało, że dostałam te nagrody, za mnie czymś rzeczywiście wielkim i wspaniałym. Także dziękuję bardzo. Kapitule. I szkoda, że mojej mamy nie ma ze mną. Przypomniało mi się coś takiego, kiedy miałam 12 lat, dostałam od mojej mamy, urodzoneśmy w Warszawie wszystkie, cały wybór pism Cypriana Kamila Norwida, którego mama szczególnie lubiła, mama była skrzypaczką z zawodu. I szczególnie kocham jeden wiersz, który chyba dotyczy każdego z nas. A brzmi on tak, oczywiście nie powiem całego, chodzi o ten fragment, taki bardzo ważny, który się w głowie czasami odzywa mojej też. Źle, źle, zawsze i wszędzie, ta nić czarna się wszędzie, ona za mną, przede mną i przy mnie, ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu, ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. Jeżeli ta nić czarna się wszędzie, każdemu z nas, nie na pewno się wszędzie, to dzisiaj ta nić została przerwana.